Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest czterdziesty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 26. Oddaj mi Panie sprawiedliwość, bo nienagannie postępowałem, i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, wybadaj moje nerki i serce. Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani z niegodziwymi się nie spotykam. Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi. Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę dokoła Twój ołtarz, Panie. By obwieszczać głośno chwałę i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Nie dołączaj mej duszy do grzeszników i życia mego do ludzi pragnących krwi, w ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś postępuję nienagannie. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Moja stopa stoi na równej drodze, na zgromadzeniach błogosławie Pana. Dziś przeczytamy kolejne trzy rozdziały Księgi Kapłańskiej, od rozdziału 18 do 20. Usłyszymy w nich o przepisach etycznych związanych z ludzką seksualnością oraz życiem codziennym Izraelitów. Wśród tych przepisów jest również to. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, który jest fundamentem etyki społecznej w judaizmie i chrześcijaństwie. Mojżesz wyjaśnia, że przestrzeganie tych przepisów ma na celu ochronę narodu przed staniem się tak jak inne ludy, których nie obowiązują tak restrykcyjne prawa moralne. Przepisy te stanowią podwalinę pod budowę nowej cywilizacji o wyższych standardach moralnych. Czy tak się jednak stanie? O tym dowiemy się z kolejnych stronic Biblii. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Przemów do Izraelitów i powiedz im, ja jestem Pan, Bóg Wasz. Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów, będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan. Nikt z Was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić Jego nagość. Ja jestem Pan. Nie będziesz odsłaniać na gości swojego ojca lub na gości swojej matki. Jest ona Twoją matką. Nie będziesz odsłaniać jej na gości. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej macochy, bo to jest nagość Twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej siostry, córki Twojego ojca lub córki Twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniać na gości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać na gości córki żony twego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry swego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry swojej matki. Bo jest ona krewną Twojej matki. Nie będziesz odsłaniać na gości brata swojego Ojca. Nie będziesz się zbliżał do Jego żony, bo jest ona Twoją ciotką. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej synowej, bo jest ona żoną Twojego syna. Nie będziesz odsłaniać jej na gości. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej bratowej. Jest to na gość Twojego brata. Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta. Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej. Byłoby to sposobnością do niezgody. Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie, przez to stałbyś się nieczysty. Nie będziesz dawał swego dziecka, aby było przeprowadzone przez ogień dla molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczysty. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota. Tymi wszystkimi rzeczami się nie plugawcie, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tu ani przybysz osiadły wśród Was. Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed Wami, i ziemia została splugawiona. Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie dopuszczali się żadnego z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan. Bóg Wasz. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg Wasz. Każdy z Was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Nie zwracajcie się do Bożków. Nie czyńcie sobie bogów odlanych z metalu. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby mu była przyjemna. Będziecie z niej jedli w sam dzień ofiary i w dniu następnym. To, co pozostanie na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. Gdyby ktoś jadł z niej trzeciego dnia, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby przyjemna Bogu. Kto będzie z niej spożywał, poniesie winę, bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek będzie wykluczony spośród swojego ludu. Kiedy będziecie zbierać plony waszej ziemi, nie będziesz żoł aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan. Bóg Wasz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał boga twego. Ja jestem Pan. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego, nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi. Nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu. Ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydła, nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna, nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Jeżeli ktoś obcuje cieleśnie z kobietą, wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze niewykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci. Bo ona nie była obdarzona wolnością. Przyprowadzi mężczyzna przed wejście do namiotu spotkania swoją ofiarę zadośćuczynienia dla Pana to jest barana na zadośćuczynienie. Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostaną one nieobrzezane. Nie będziecie ich jeść. W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar uwielbienia dla pana. W piątym roku będziecie spożywać ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem pan, Bóg wasz. Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów z boków brody. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby pozmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan. Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą. Aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty. Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem pan. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem pan, Bóg wasz. Przed siwizną wstaniesz. Będziesz szanował oblicze starca. W ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem pan. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza osiadłego wśród was będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem pan, Bóg Wasz. Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą Efe, sprawiedliwy Chin. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej. Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich, będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Przemów do Izraelitów. Ktokolwiek spośród synów Izraela, albo spośród przybyszów osiadłych w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi splugawił mój święty przybytek zbezcześcił moje święte imię jeżeli miejscowa ludność przymknie oczy na takiego człowieka który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go to ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu jak również i tych wszystkich, którzy Go naśladują, którzy uprawiają nierząd z molochem. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród Jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg Wasz. Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca. Ktokolwiek złożeczy Ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. Złożeczył Ojcu lub matce, jego krew spadnie na niego. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią. I cudzołożnik i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca, będą ukarani śmiercią oboje, ich krew spadnie na nich. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią. Popełnili sromotę, ich krew spadnie na nich. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, ich krew spadnie na nich. Jeżeli ktoś bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty, on i one będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród Was. Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, krew ich spadnie na nich. Jeżeli ktoś weźmie swoją siostrę, córkę swego ojca albo swojej matki, i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny. Oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, poniesie winę. Jeżeli ktoś obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaży źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca to byłoby to samo co obnażyć własne ciało oni poniosą za to winę ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką odsłania nagość swojego wuja poniosą oni swoją winę umrą bezdzietnie ktokolwiek bierze żonę swojego brata popełnia kazirodztwo odsłonił nagość swojego brata Będą bezdzietni. Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków, i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami, ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili mnie obrzydzeniem. Dlatego powiedziałem Wam, Wy posiądziecie ich ziemię. Ja sam daję wam ją w dziedzictwo ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który oddzieliłem Was od innych narodów. Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki, ani przez wszystko, co się roi na ziemi. Przez wszystko, co oddzieliłem od Was jako nieczyste. Będziecie dla mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem Was od innych narodów, abyście byli Moimi. Jeżeli jakiś mężczyzna albo jakaś kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, zostaną ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich, krew ich spadnie na nich. Rozdział dziewiąty Ewangelii według świętego Mateusza kontynuuje przedstawienie cudów dokonywanych przez Jezusa, ukazując jego moc i autorytet, a także sposób w jaki jego działania wywołały różne reakcje wśród ludzi. Przeczytajmy Ewangelię według świętego Mateusza rozdział dziewiąty wersety od pierwszego do siedemnastego. On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok. I wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia, niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. To był czterdziesty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro. Do usłyszenia.